Cześć, witam Was w bardzo krótkim materiale, szybkim, tak jak widać, delikatnie, może nieprzygotowanym. Nie mamy jeszcze nawet pomalowanego tego prototypu, ale chcę Wam pokazać, że jest. Da się złożyć kolbę już i zatrzasnąć, tak? Czyli zrobiliśmy do pompiczki generację 2+, z taką bruzdą, która pozwala na to, żeby kolba doszła tutaj aż do samego końca, do zatrzasku i żeby dało się to swobodnie zatrzasnąć. Dlaczego tego nie było wcześniej? Dlatego, że odrzuciliśmy w ogóle pomysł tego, że tą kolbę trzeba tutaj zatrzaskiwać. Z tymi konwersjami standardowymi, które Wam pokazywałem do tej pory, ona się daje złożyć do tego położenia, jak w tej chwili, tak jakby po prostu grawitacyjnie sobie leżała, czyli da się ją przenosić w plecaku, w jakimś futerale, czy przetrzymywać w szafie w takim stanie. Nie będzie tylko zatrzaśnięta. No i teraz tak, dlaczego tak to zrobiliśmy wcześniej? Bo tam ktoś się obrażał, że nie powiedzieliśmy, chociaż tam jest na stronie taka informacja i tak dalej. Jak ktoś pytał, to mówiliśmy, że po prostu tak jest, jak jest. Chodzi o ten zatrzask. Dużo osób modyfikuje tą broń w taki sposób, że zakłada do tego tłumik. No i teraz pojawiają się dwa problemy, które już pokazuje, co robią. No i dobra, mamy tłumik założony. I teraz co tu się dzieje? Tutaj nie da się złożyć i zatrzasnąć kolby, dlatego że tłumik po prostu przeszkadza, czyli mamy ten stan, który w normalnej generacji drugiej konwersji właśnie występował, czyli kolbę da się położyć i ona sobie leży, ale nie da się jej zatrzasnąć. No i znowu, można to gdzieś schować, można sobie tak przenosić i to będzie działać. Są osoby, które są oczywiście sprytniejsze niż system przewiduje i wymyśliły taki tłumik takim przewężeniem, co ktoś tam sprytnie nazwał dosyć taką nóżką od kieliszka, czyli jest taka wąska szyjka i dopiero tłumik się tutaj dalej zaczyna i on jest tak samo nakręcany zamiast tej oryginalnej nakrętki, która trzyma lufę. Teoretycznie problem jest rozwiązany, da się zatrzasnąć kolbę. Teraz drugi problem. Nakrętka normalnie jest utrzymywana przez tą część, która stanowi też zatrzask do kolby, ten haczyk, w swoim położeniu. Przez to, że tutaj jest taki mały dziubek, który sprężynuje i w czasie strzelania po prostu to wszystko jest utrzymywane tak, żeby się nie rozkręciło. Ten dziubek niestety jest zrobiony w taki sposób, że jak zakręcimy na niego tłumik, który z nim się jakoś tam spotka i zostanie jedno przez drugie dociśnięte, to tłumik ustawia się nieosiowo. Dlatego, że to się nie ma gdzie schować. To nie jest zwykła podkładka sprężynująca, która całkowicie się spłaszczy w razie czego. Ten dziubek cały czas wystaje. Co wtedy się dzieje? Dzieje się wtedy coś takiego jak z tym tłumikiem, który właśnie testowaliśmy na tą okazję. Tego prawdopodobnie nie widać, ale po jednej stronie tutaj jest trafiony po prostu pociskiem na wylocie. Nic mu się nie stało, nikomu się nic nie stało, broń też się nic nie stało. Ale nie do końca o to chodzi, żeby strzelać bokiem tłumika, tak? Czyli sobie wystrzelać nową dziurę w tłumiku i strzelać właśnie tamtą stroną. Ani też nie o to chodzi, żeby mieć tłumik o przyświcie 20 mm, no bo muszę mieć składaną kolbę. No i z takiego założenia wyszliśmy, dlatego nie było wcześniej właśnie tej świetnej funkcjonalności, że można sobie ten zatrzask zatrzasnąć. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że doszliśmy do dosyć prostego wniosku, że nikt z tą pompiczką w warunkach cywilnych, czyli wy, nie jeździ czołgiem, nie skacze ze spadochronem, nie robi jakichś dziwnych rzeczy. Jedyne, do czego to się może przydać, to złożenie kolby, to jest właśnie transport na strzelnicę albo ze strzelnicy, ewentualnie przechowywanie tej broni w szafie, do czego nie jest potrzebny zatrzask i zatrzaśnięcie tej kolby, tylko ewentualnie właśnie takie jej ułożenie. A jak się ktoś boi, że postawić sobie do szafy i mu się otworzy, to polecam, sprawdziłem, zwykły, najzwyklejszy jakikolwiek magnes neodymowy przyłożony tutaj. Dokładacie sobie tak i działa. Ale z racji tego, że część ludzi ma pewne problemy psychologiczne i nie chcą zrezygnować z czegoś, co już było, czyli właśnie z tego, że się zatrzaskuje, po cokolwiek to miałoby im służyć, jest, można sobie teraz wybrać, generacja 2+, z możliwością zatrzaśnięcia kolby. Według mnie wygląda beznadziejnie, dlatego jak ktoś chce normalną wersję tej całej konwersji, to one dalej są i będą. Natomiast jak się ktoś uprze, że musi mu się kolba zatrzaskiwać, to jest po prostu taka możliwość, może mu się zatrzaskiwać i będzie, powiedzmy tam, zadowolony. Natomiast jakby ktoś chciał w komentarzach napisać, po co to zatrzaśnięcie kolby jest mu potrzebne, to będziemy wdzięczni na przyszłość dla naszej wiedzy. Dlatego, że do tej pory osoby, które przeankietowaliśmy, to po prostu nie były nam w stanie w sumie odpowiedzieć, jak się dobrze zastanowiły, a po co to. Więc jeżeli ktoś nam odpowie, to ewentualnie może dostać zniżkę na konwersję ze składaną albo z niezaskładaną, zatrzaskiwaną kolbą, jak tam będziecie chcieli. Dobra, są dostępne.